Wielkie plany ma miejscowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Na terenie przy ulicy Ogrodowej uczelnia chce zbudować Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Na inwestycje władze uczelni chcą pozyskać z unijnych funduszy 30 milionów złotych. W środku mają być laboratoria naukowe i miejsca do pracy nad źródłami odnawialnymi energii. PWSZ ma już gotową dokumentację techniczną obiektu, mówią Zdzisław Siemaszko, kanclerz, i Jerzy Sikorski, rektor PWSZ. Składamy wnioski o pozyskanie. Chcielibyśmy tam budować wybudować budynki Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z myślą o laboratoriach i już mamy dokumentację, która jest w fazie końcowej zrobiona. Wartość inwestycji około 30 milionów. Umieścilibyśmy także tam laboratoria związane z centrum jako źródła odnawialne, czyli możliwość wykorzystywania upraw roślin odnawialnych i później ich wykorzystywaniu przy pozyskaniu energii elektrycznej i cieplnej. Myślę, że na taki wniosek, na taki pomysł znajdą się pieniądze z Unii Europejskiej, żeby to sfinansować. Gdy nam uda się to wszystko zrealizować, jest piękne centrum w Suwałkach. I naukowe, i dydaktyczne, i nazwijmy to rozwoju pewnego społecznego, które bardzo by było ważne i potrzebne.